I mamy kolejną już dzisiaj roślinę zbożową, do której dojechałam. I tutaj mamy orkisz. Troszeczkę podobny do współczesnej pszenicy, już nie ma tych wąsów jak samopsza, jak płaskórka, więc troszeczkę inne są te kłosy, już takie bardziej bym powiedziała pszeniczne, aczkolwiek na pewno inne, ponieważ te ziarenka nie są w kłosach pojedyncze, tylko zebrane w takie mini kłoski po trzy ziarenka i one są różnej wielkości. I też jak widać całkiem ładne pole orkiszu, więc mąki będzie na pewno pod dostatkiem. Trochę oczywiście jak widać i zachwaszczenia, ale ja akurat to zachwaszczenie bardzo lubię, bo tutaj mamy zarówno haber, jak i rumianki, jak i widać już przekwitnięte maki, ale jeszcze pączek, jeszcze będzie mak też. Mi się bardzo podobają takie zachwaszczone pola, aczkolwiek no wiadomo, że to nie jest przyjemne, bo później jest więcej pracy przy zbiorze i po zbiorze, tak, że musimy jednak odbierać to ziarno od chwastów, no i troszeczkę tych chwastów jak jest, no to wiadomo, że więcej jest pracy. Tutaj mamy drugie pole z orkiszem i podobnie. Bardzo ładne roślinki, ładne kłoski. Roślina dużo niższa, już jak krzyca. Krzyca była naprawdę imponująco wysoka. Natomiast orkisz jest już stosunkowo niskim zbożem. Ale jest to cały czas bardzo zdrowe zboże z niewielką liczbą chromosomów. Odmiana Ostro, a więc jedna z tych starych odmian, o których pisała święta Hildegarda i na bazie której te produkty hildegardowe można z powodzeniem sobie tworzyć. Ja zwłaszcza bardzo lubię używać mąkę orkiszową zarówno do różnego rodzaju wypieków, chleba, bułeczek, ale i ciast. Jeszcze jeden rzut okiem na pole orkiszu. Chciałoby się pokazać wszystkie rośliny naraz i wszystkie w jednym ujęciu. No niestety nie jest to możliwe, ponieważ całe nasze plantacje są rozsiane na bardzo dużym obszarze i jest to w ponad 50 kawałkach, więc ja tak naprawdę bez mapy nie jestem w stanie trafić na poszczególne poletka i znaleźć tych roślin. Gdyby nie to, że one są, te rośliny, inne niż wszystkie pozostałe na sąsiedzkich polach, to mogłoby być tak, że mogłabym nawet nie trafić na poszczególne pola. Jeszcze rzut oka na nasze okolice i pojedziemy sobie zaraz dalej do następnych poletek.